Dzień dobry, Marek Michalis. 4 marca, sobota. Dzisiejszy program zaczynamy od izdebnika inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Co skłoniło zespół szkół w izdebniku do zainwestowania w ten rodzaj pozyskiwania energii? Tego dowie się nasz reporter, który jest już na miejscu. Sobota, godzina poranna. Na dachu szkoły widać instalację fotowoltaiczną oraz znajdujący się wewnątrz inwerter. Cała instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli, które są zamontowane na dachu budynku. Są to kwadratowe albo prostokątne lusterka, inaczej zwane panelami polikrystalicznymi. Zamontowana mikroinstalacja na dachu daje moc około 15 kW. Jeden taki panel ma moc 250 W, więc łatwo możemy obliczyć, że na dachu znajduje się 60 paneli, które są połączone szeregowo. Zamontowany panel ma 99,5 cm szerokości i 164 cm długości oraz grubość około 3,5 cm wraz z ramą. Natomiast sama siatka polikrystaliczna ma około 4 mm grubości. Prąd generowany w panelach jest wprowadzany do urządzenia inwertera, które znajduje się w szkole na pierwszym piętrze na korytarzu. To ono przetwarza prąd stały, jaki odbiera od paneli, na przemienny, płynący w gniazdkach. Integruje się z instalacją elektryczną naszej szkoły. Dzięki temu możemy normalnie korzystać z wygenerowanej energii. Co Twoim zdaniem skłoniło dyrektora zespołu szkół w Izdebniku do zainwestowania w panele słoneczne? Myślę, że najważniejszym powodem jest tutaj ekonomia. Taka instalacja może w dużym stopniu zredukować opłaty za energię elektryczną. Drugim powodem jest niewątpliwie korzystny wpływ na środowisko. Ten typ pozyskiwania energii jest najlepszy dla matki natury. Na pewno zmniejszenie zużycia energii, w tym wypadku jest to 15 kW, co powinno rocznie wynieść około 13-15 tysięcy kW. Dziękuję Pani bardzo za wywiad. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości to już wszystko. Dziękujemy za uwagę.